Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Jakubisz, witam was bardzo serdecznie w nowym sezonie typowej polskiej wsi. No, tu jest mój Ursus, no i moje przyczepy dwie. Zjeżdżamy sobie na farmę. No, jedziemy sobie na farmę. Mapa się nazywa Wola Brudnowska. No i na tej mapie zaczynamy nowy sezon. Tym razem będzie długi. Gdzieś tak planuję do 40 odcinków go robić. I potem się przeniesiemy może na nową mapę. No, jedziemy sobie. Dzisiaj bardziej o prowadzenie po gospodarstwie. Ja zrobię cięcie, jak dojadę, to się z wami zobaczę. Dobra, ja już dojeżdżam. Jedziemy jeszcze kawałeczek. Jeszcze kawałek drogi. Ursus całkiem dobry. Takiego szybko znalazłem, to takiego wziąłem. O nie! No i wjeżdżamy na moją farmę. Dobra, pierwsze co widzimy na planie to jest 60. Ja taką mam w realu. Miałem w sumie. Tu mamy dom, studnie, oborę. Tam silo z Michała jest. Tu mam rozsiewacz Amazonę, przetrząsarkę, zgrabiarkę Pottingera, kosiarkę, opryskiwacz, pług Pottingera, pług czteroskibowy nieobracany, talerzówkę, prasę Maseya Ferguson'a, siewnik, rozrzutnik. No i to chyba wszystko, co mam. Mam też tyle pól będziemy mieli na start. Czyli to mamy, tu mamy kawałek łąka, kawałek pola, no i tu mam pole. I to wszystko, co mam. No, więc nowy sezon zaczynamy, odprowadzimy sobie przyczepki. Zatem, no i w następnym odcinku się weźmiemy. Taki wielkanocna niespodzianka. Jak to się mówi, wielkanocna niespodzianka, to niech będzie wielkanocna niespodzianka. Dobra, postawię tu na razie przyczepy, bo krowami się zajmiemy chyba w następnych odcinkach. O, jak wywindołem w przyczepa. No. Dzisiaj nic nie zrobimy zbytnio na odcinku. No. Dobra, ja już się chyba będę z wami żegnał. Do następnego odcinka i na razie.